Zadbaj o stawy, kości, mięśnie, cerę z dystrybutorem pastylek Kolagen Cito firmy Reuter. Pastylki Kolagen Cito dostępne w aptekach i zielarniach. Prawie 20 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem, z czego ponad 1600 w samym województwie śląskim. I choć nie jest to rekord czwartej fali epidemii, to władze wojewódzkie mówią wprost: jest coraz ciężej. Coraz ciężej, bo coraz bardziej obłożone są oddziały covidowe w śląskich szpitalach. Mamy przygotowanych ponad 2100 miejsc w województwie śląskim. No, niestety 1500 jest już łóżek zajętych. No to pokazuje, że bardzo dużo mieszkańców wymaga hospitalizacji. Widać to również w obłożeniu szpitala MSWiA w Katowicach, który od weekendu, można powiedzieć, jest niemal pełen. To samo w Pyrzowicach. Tam również jest 112 pacjentów, w tym 10 na oddziale respiratorowym. I to oddział respiratorowy w szpitalu tymczasowym w Pyrzowicach jest non-stop zajęty. W województwie śląskim nie brakuje ognisk koronawirusa. Te w głównej mierze pojawiają się w placówkach edukacyjnych, przedszkolach i szkołach. Liczba tych, które przechodzą na zdalną naukę, szybko się zmienia. Ta liczba największa była w piątek, to było 615 przedszkoli, szkół, które w ogóle miały zawieszone w całości lub w części zajęcia, 18 szkół w całości, wszystkie klasy miały zawieszone zajęcia, natomiast pozostałe pracowały hybrydowo, jak to się tak przyjęło mówić. Eksperci ciągle zachęcają Polaków, aby ci się zaszczepili. Do dziś w całym kraju w pełni zaszczepiło się ponad 20 milionów osób. Tylko dzisiaj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 398 ofiarach koronawirusa. To blisko 2 razy więcej niż rok temu o tej porze. Paweł Jędrusik, Silesia Flesz.